Witam Was serdecznie. Dziś tylko ze spinningiem. Pogoda nie sprzyja długim przebywaniem nad wodą. Zima. Już trochę fiordu mi zamarzło. Wracam się właśnie do końca pokrywy lodu. Będę się przemieszczał brzegiem. Zostało mi tam jakieś, nie wiem, z kilometr tak brzegu, gdzie zawsze wędkowałem, gdzie mogę przejść sobie. Zobaczymy, czy coś się uda złowić. Ubrany grubo. Nie brałem surfcastingu, bo tak jak mówię, zimno, nie chce mi się stać, marznąć. A tak to przynajmniej, jak będę się ruszał, to nie będzie aż tak zimno. Lodu jest sporo tutaj, nie wiem, czy będę ryzykował. Chyba zacznę stąd, już tam nie będę się cofał do tego lodu. Nie chcę mi się po tych skałach tutaj wspinać, żeby gdzieś się nie spieprzyć. A tu jest głęboka woda. Zacznę sobie stąd, nie warto mi się tam wracać na te kilka minut i z powrotem w tą stronę iść. I tak mam tylko 3 godziny może wędkowania, bo będzie się ściemniało szybko. No, o drugiej już będzie już czas na powrót do domu. O kurde, ale lód. Dobra, na pierwszy ogień idzie jak zwykle blaszka. Pierwsza rybka dzisiaj. Aj, mały dorszyk. Nic specjalnego. Malutki. Aj, spiął się. Czarniak podpłynął za przynętą. Szybko ściągałem pod sam brzeg. I tu w ostatnim momencie zerwał się, ale fajna ryba była. I to naprawdę bardzo szybko ściągałem przynętę. I tu w ostatnim momencie tutaj uderzył. Muszę założyć rękawiczki, bo już mi ręce marzną. A i torbę zostawiłem tam. Za chwilę się wrócę. Jak na razie to za wiele się nie dzieje nad wodą. Dwa kontakty z rybą. Nic poza tym. Mam jeszcze takie dwie miejscówy, na których no, powinna ryba być. Zmierzam w tamtą stronę. No i jak już tam nic nie będzie brało, no to tyle, trzeba zawijać się na chatę. Nic się nie poradzi, że ryby nie chcą brać. No nie wszędzie mogę też się zatrzymać, jest tu naprawdę tak ślisko. Już raz mało by to się źle nie skończyło dla mnie. Wszystko pozamarzane. Muszę gdzieś tutaj się przeciskać przez te krzaki.
Jest, ja go widziałem już tu wcześniej. Nie chciał wziąć trzy razy. Czwarty raz, jest. Przepływał tu pod nogami czarniak. Ładny. Piękna. No wychodź, wychodź. No dobra, tylko teraz jak ja go podbiorę? Nie ma szans, żebym nawet zszedł gdziekolwiek. Jest tak ślisko. Jedynie co, to mogę go plecionką do góry ciągnąć. Nie ma innej opcji. Jeśli się zepnie, to tyle. Trudno się mówi. Trzy razy przepływał. Aż w końcu się udało złowić. 2 godziny spinningu i pierwsza jakaś konkretna ryba. Potężne uderzenie teraz. Dorsz. I znowu ten sam problem. Tylko w ten sposób. Ale leciutki jest. Tylko tak mogę go wam pokazać. A ja nagrywam to na koniec już dnia. Jest 14, ciemno, autko się grzeje, czas spadać na chatę. Na razie.